Witam serdecznie w następnym wideo poradniku. W poprzednich opowiedziałem w jaki sposób stworzyć pomieszczenie, drzwi, witrynę, jak edytować ramę w witrynie oraz jak stworzyć stół, krzesła jak je skopiować oraz edytować je ściankowo. W dzisiejszym wideo poradniku omówię w jaki sposób stworzyć zasłonę do naszej witryny oraz karnisz liniami. Zapraszam serdecznie wojciech ciepłucha. Więc zaczniemy modelowanie od naszego karnisza, czyli to będzie element na przykład wystający tutaj nad witryną, na którym będziemy wieszać naszą zasłonę. Chciałbym użyć do tego funkcji spline, której jeszcze nie poruszałem w serii tych wideo poradników. Więc Pierwszą rzeczą, jaką wykonam, będzie karnisz. Zaznaczę sobie mój obiekt. Mam pomieszczenie około 7 na 4-5 metrów, i w tej części od strony południowej, gdzie będzie słońce, gdzie będzie witryna i gdzie będzie później ewentualny basen, będę tworzył karnisz zasłoną. Chciałbym do tego w pierwszej chwili użyć linii, które już mam wymodelowane, więc zaznaczę sobie jedną z tych krawędzi i później stworzę z niej spline. Jak to zrobić? Zaznaczam sobie obiekt, który tworzy mi podziały, tutaj te kwadratowe w moim wnętrzu. Przechodzę sobie do edycji ściankowej po prawej stronie. nazwałem go wcześniej pokój dzienny i zakolorowałem na fioletowy kolor, przejdę do edycji krawędzi i mogę zaznaczać krawędzie. I z tych krawędzi wybiorę sobie jedną krawędź, zaznacza się ona na czerwono. Jeśli krawędzi nie widzimy, nie wiemy jak je zaznaczać, musimy funkcją F4 je włączyć. Jest to tak zwane Edge Faces. Tutaj też jest w tym czwartym nawiasie kwadratowym w danym widoku Edge Faces. Ja w tych wideo poradnikach czasami się posługuję jednym oknem lub czteroma, więc w zależności od tego, jaką mam potrzebę, w różnych oknach różne rzeczy zaznaczam. Teraz to okno jest aktywne, czyli jest na żółto podświetlone delikatnie, i jak nacisnę ALT2, powiększa mi się na cały ekran. I jak mam zaznaczoną taką jedną krawędź, przejdę po prawej stronie do mojej edycji krawędzi. I tutaj mam różne okna. Między innymi jest okno Edit Edges. Przypominam, że ono może być też zwinięte, czasami też są ukryte. Niektóre przeskakują, niektóre się chowają, więc trzeba sobie tak tutaj przeskrolować. Tu jest taki panel do przesuwania. Mogę zminimalizować tych, których nie używam. Najczęściej używam Selection, Edit Geometry i Edit Edges. I następnie po zaznaczeniu krawędzi wybieram sobie opcję Create Shape from Selection, czyli stworzy mi Model krawędziowy stworzy mi linię z zaznaczonej krawędzi, więc teraz to jest krawędź, która opisuje mi poligon, opisuje mi ściankę. Ta ścianka ma cztery krawędzie, czyli u góry, lewa, prawa strona i na dole. Zaznaczam tą na dole, klikam create shape from selection i następnie mogę stworzyć nowy kształt, po którym przeciągnę profil, następnie go będę edytował tak, aby stworzyć mój karnisz. Karnisz będzie przed ścianą, nie będzie ukryty, tylko będzie przed ścianą. Chciałbym zasadę modelowania z obiektu już istniejącego modelowania krawędzi pokazać. Więc nazwę ten element Karnisz i Shape Type włączę liniowy, tak? Linear. Liniowy będzie to kształt. Klikam OK. Niewiele się zmieniło, z tym, że nie widzę zaznaczenia już tej krawędzi, ponieważ przykrywa mi go linia, którą stworzyłem, więc ta linia została utworzona w tym miejscu. Nie mogę jej zaznaczyć, muszę wyjść z edycji krawędzi, czyli jestem na zewnątrz i teraz najeżdżając no, myszką podświetli mi się taki obiekt, który nazywa się karnisz. F4 mogę włączyć i wyłączyć krawędzie. One są tutaj słabo teraz widoczne, więc widzimy, że... W tym miejscu są widoczne, tu nie, ponieważ no, się tak jakby ukrywają pod kątem z F4. To jest inna krawędź już w tym momencie, więc to jest już kształt, tak zwany Editable Spline. I mogę rozwinąć ten Editable Spline. Włączę sobie też opcję Isolate Selection, i mam mój jeden kształt, który jest stworzony. Składa się z trzech elementów, czyli można zaznaczać wierzchołki, segmenty lub spline, czyli parę segmentów. No, w tym momencie mam jeden segment, więc to spline i segment to jest to samo. Więc teraz, zaznaczając na przykład ten segment, mogę go przesuwać lewo, prawo, tak, Ctrl Z cofam i mogę też zaznaczać wierzchołki, czyli mogę je wyciągać. I teraz użyję opcji do wyciągania wierzchołku. Wyłączyłem izolowaną selekcję i przesunę po osi X lekko ten karnisz. Na dole, tutaj po lewej stronie, mam pokazane, o ile przesuwam. Załóżmy, że przesunę około 20 cm do zewnętrznych ścian pomieszczenia. Następnie zaznaczę sobie ten wertex, przesunę go tutaj do tego miejsca i po osi x do tyłu około 20 cm, tak jak z drugiej strony. Więc mam jedną długą krawędź. Następnie przejdę do zakładki Rendering. Mam włączoną zakładkę Rendering. To rendering nie jest związane z renderowaniem, z tworzeniem wizualizacji. To okno rendering jest tak jakby miejscem, gdzie mogę na dany kształt nałożyć jakiś profil. Mam do wyboru w tym momencie dwa profile. Mogę też nałożyć inne modyfikatorem Sweep. W tym wypadku będę korzystał z tych dwóch, czyli mam albo okrągły profil, albo prostokątny. Więc włączam pierwsze dwie opcje, czyli żeby ten kształt pojawił mi się w oknie renderowania, czyli w trakcie wizualizacji i w viewporcie, czyli w tym widoku, w którym pracuję. I po kliknięciu tych dwóch opcji pojawia mi się przeciągnięty profil po tym kształcie i teraz tutaj mogę ustawić ile mam segmentów, które mi tworzą ten kształt. Teraz jest 12. Jeśli na przykład dałbym 36 to będzie tak jakby bardziej okrągły ten kształt, czyli można powiedzieć, że będzie dokładniejszy. Tutaj warto nadmienić, że im więcej takich dokładniejszych kształtów, tym scena więcej waży, co zatem idzie renderowanie też jest dłuższe, więc trzeba pamiętać o tym, żeby na przykład na pierwszym planie modelować obiekty dokładniej, a te które są w tle mniej dokładnie, żeby za dużo pamięci RAM nie wykorzystywały komputera. Ja tutaj włączę około 18 sights 18 tych części z których się składa mój okrąg moje koło mój przekrój i grubość na przykład dam fitness załóżmy że taki karnisz będzie miał około 5 cm nie wiem czy nie za gruby może w tej skali wystarczy mi 3 więc grubość będzie miał 3 cm no i chciałbym też jako obiekt go przesunąć więc już nie przesuwam mojego werteksa tylko mój karnisz cały. Chciałbym tutaj nadmienić, że teraz jeśli ja mam to zaznaczone to gizmo przesunięcia jest względem środka tego pierwszego obiektu, z który powstał, czyli pomieszczenie miało gizmo w środku. Tak tworzyłem tego boksa i teraz ten nowy obiekt powstały z tego pomieszczenia dziedziczy miejsce tego gizma, więc tutaj mając opcję w włączoną view ja Widzę gizmo tak jakby w środku pomieszczenia. Oczywiście mogę je przesuwać tym gizmem, tylko tak jakby z odniesienia musi się trochę cofnąć, więc będąc tu no ciężko mi jest to przesuwać. Ewentualnie mogę też przeciągnąć te strzałki. Przypominam, że trzeba mieć włączone narzędzie do przesuwania. Następną sprawą jest to, że ja mogę to gizmo wyrównać względem mojego nowo powstałego obiektu. Jak to zrobić? Zaznaczam sobie mój spline, przechodzę do zakładki hierarchii czyli trzecia zakładka z lewej strony, nowa zakładka, już omówiliśmy create, modify, teraz jest hierarchy i teraz żeby to gizmo edytować muszę włączyć opcję affect pivot only, po włączeniu tej opcji mogę użyć tutaj narzędzi związanych z alignment, czyli z wyrównaniem i mogę go to gizmo, widzimy że się podświetliły strzałki, nie są takie większe, Takim modelem krawędziowym mogę przesuwać to gizmo, czyli obiekt się nie przesuwa, mogę przesuwać gizmo. Chciałbym je wyrównać względem środka mojego nowego obiektu. Wyłączam Affect Pivon Only i teraz łatwiej mi jest trochę nawigować w tym obiekcie, więc mogę je trochę podsunąć tutaj do góry i następnie odsunąć trochę od ściany. Na dole tutaj w pasku widzę o ile to odsunięcie będzie. Przypominam, że jeśli ktoś wprowadza zmianę, można Ctrl-Z cofnąć. Ja często tego używam. Więc najpierw sobie sprawdzam, gdzie coś się zmienia, tutaj, a potem sobie to już na gotowo przygotowuję. Więc przesuwam na przykład od ściany załóżmy o 5 cm. No i chciałbym tutaj też zrobić jakiś obiekt, na którym się to będzie trzymało, w tym, w tym miejscu i może w środku. Więc izoluję ten element, patrzę na niego z góry i teraz tam miałem zewnętrze budynku, tu miałem wnętrze budynku. I teraz przejdę sobie do zakładki Modify, następnie segment. Wyłączam opcję renderowania na ten moment, bo wiem, że ten profil jest w porządku. I przechodzę do segmentów i szukam opcji, która się nazywa. Create Line. Ona jest w zakładce Geometry i mogę dodać nowe linie w tym kształcie. Create Line. I tutaj dobrze jest włączyć też sobie przyciąganie, na przykład przyciąganie 2,5D. I w tym momencie jak najadę pod prawym przyciskiem myszy, to się jeszcze upewniam, że mam włączone werteksy, przyciąganie do werteksów. Jak najadę na ten obiekt, to mogę... Z tego miejsca stworzyć nową linię. Więc klikam gdzieś raz przyciskiem myszy, no i teraz nie mam żadnego tak, jakby odniesienia, czyli myszka mi działa w taki sposób, że mam dowolność, jeśli chodzi o ten kąt. Jeśli nacisnę Shift, to linia się tworzy prostopadle względem tego, jak trzymam myszkę. Czyli tworzymy sobie nową linię w tym miejscu, klikam lewym przyciskiem myszy. Mając przytrzymany Shift, i teraz znowu mogę linię tworzyć. Jeśli już nie chcę tworzyć linii, mogę prawym przyciskiem myszy zakończyć tworzenie, i tutaj wyłączam opcję Create Line, bo teraz jak będę gdzieś klikał, to mi będzie tworzyło tą linię. Ctrl Z cofam. Wyłączam Create Line i następnie zaznaczam ten segment. Tworzyłem go w widoku TOP, więc nie wiem, gdzie on się znajduje w przestrzeni, więc teraz muszę się Przełączyć na widok perspektyw perspektive View, czyli skrót, skrót V i mogę wybrać. I teraz ten obiekt straciłem z oczu, więc klikam Z. I jak kliknąłem Z, no to mi wyrównało względem tego obiektu. Z to jest Zoom Extent Selected i mogę zobaczyć, gdzie on się znajduje względem tego obiektu. Widzimy, że on został narysowany na siatce, czyli na zero układów współrzędnych na wysokości Z. Mogę tą siatkę tu włączyć. Więc skrótem G, patrzę gdzie to jest, w tym miejscu. Skrótem G wyłączam siatkę i teraz włączam narzędzie do przesuwania, następnie włączam narzędzie do przyciągania 3D, najeżdżam sobie na ten obiekt, widząc ten werteksz i ten, najeżdżam na ten obiekt i staram się go tutaj złapać. O. Więc złapałem sobie ten vertex i tutaj go przyciągam. Nie udało się. Może sobie odwrócę trochę. Najeżdżam na ten vertex. Najeżdżam na ten vertex i następnie tutaj go przyciągam. No złapało mi do jakiegoś środka, więc może jeszcze raz bliżej, jak będę będzie mi łatwiej. O, w tym miejscu go przyciągnąłem i teraz mogę z shiftem go skopiować, czyli klikam shift i Tutaj najeżdżam na ten element puszczając lewy przycisk myszy. Następnie chciałbym, żeby też był w środku gdzieś, więc w przyciąganiu 3D włączam też opcję Midpoint, czyli żebym przyciągał do środka danych obiektów. Wyłączam. Najeżdżam sobie na ten obiekt. Przytrzymuję Shift. Shift. Najeżdżam na obiekt. Pojawia mi się biały krzyż. I wtedy tak tutaj próbuję ucelować żeby się znalazł w tym miejscu. Widzimy, że on mi się w tak pojawił, więc w środku, więc złapał za środek, więc sobie tutaj go jeszcze dopracowuję, tak, żeby złapać za ten vertex i do środka go dociągnąć. I mam w ten sposób stworzony obiekt, który jest moim karniszem. Wyłączam edycję segmentów, włączam Enable Renderer i Enable in Viewport, i oglądam, jak mój obiekt wygląda. Tutaj w miarę się dobrze łączy. Tutaj w miarę nie mam zastrzeżeń. Zastrzeżenia mam do narożników. Te werteksy, które są w tym miejscu, one są, ale są niepołączone. Wyłączam sobie narzędzie do przyciągania, zaznaczam jeden taki werteks, klikając raz i przesuwam go y. -kiem. Więc widzimy, że w tym miejscu są dwa werteksy. Żeby ten narożnik dobrze się pojawiał tutaj. W widoku w viewporcie należy je ze sobą zespawać, czyli z dwóch wierzchołków stworzyć jeden. Więc zaznaczam sobie oknem, dwa wierzchołki. Nie klikam raz, bo jak kliknę raz, to mi się jeden zaznaczy. Zaznaczam dwa wierzchołki w ten sposób. I tutaj mam informację o tym, ile tych wierzchołków mam zaznaczonych. Jeśli oknem na przykład więcej zaznaczę, mam trzy. Zaznaczam te dwa i szukam opcji, która nazywa się WELD. I ta opcja Weld spawa, czyli połączy mi wierzchołki, które są od siebie oddalone o jakąś odległość. No w tym wypadku one na sobie leżą, więc tutaj wystarczy wpisać jakąś małą wartość. Często jak się welduje duże obiekty i zaznacza się dużą ilość wierzchołków, to tutaj warto o tym promieniu pamiętać, czyli wszystkie na przykład w promieniu 10 cm połączy ze sobą. No i w tym momencie na przykład z 50 stworzy jeden lub dwa wierzchołki, może się geometria też Trochę zepsuć, więc zaznaczam dwa. I tutaj na przykład wpisuję sobie 1 cm, tabulacja i klikam WELD. I wtedy mi się ładnie połączyły te wierzchołki. Z tej strony też obracam, ale środkowy przycisk myszy obracam. Jeśli Państwo za szybko przeskakuje na przykład scroll, co czasami się dzieje, to zaznaczamy sobie jakiś obiekt, który edytujemy i klikamy Z. On wtedy nam resetuje scrolla i. Tak jakby łatwiej jest nawigować w programie, więc zaznaczam sobie te dwa werteksy oknem i następnie znowu klikam WELD. I wtedy połączyły mi się te dwa werteksy. Wychodzę z izolacji, z izolacji tego elementu i widzę, że a, widzę, że w drugą stronę to akurat zrobiłem, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie to odwrócić, więc mogę włączyć narzędzie tutaj do odwracania. Więc gdyby Państwo to też w drugą stronę zrobili, to nie trzeba tego edytować, tylko tutaj włączyć sobie obracanie, snapowanie obracania, angle snap 45 mam wpisane, i teraz tym południkiem, tak to nazwę, południkiem obrócę o kąt. Wyświetlamy się tutaj na żółto nad orbitą, lub na dole w tym miejscu. Więc ten kąt na dole też się tam pojawia, na dole. Pasku współrzędnych. I widzę, że ten karnisz tutaj w miarę mi odpowiada. On tam wchodzi w ten obiekt na zewnątrz, więc tym się nie przejmuję. Ehm, przypominam, że nie widzę tej ścianki, ponieważ to jest lewa strona, i mam włączone w tym obiekcie Object Properties Backface cull. Cool. Więc gdybym to wyłączył w tym obiekcie, to też będę te ścianki z tyłu widział. Więc widzę też te i widzę też tu, ile to wystaje, więc prawym, Object Properties. Backface cool. I w tym momencie mam stworzony mój karmisz. Zapraszam do następnego wideo poradnika, w którym pokażę, w jaki sposób tworzyć zasłonę.